mając na uwadze rozległy teren zabudowy tego miejsca przez Indian Chaco, trzeba przyznać, że było to miejsce zaludnione przez wiele, wiele, wiele tysięcy Indian. Tu dam zbliżenie, tam jest następna zabudowa. Proszę bardzo, tutaj. I jedziemy dalej i widzimy tutaj następną zabudowę. Proszę. Troszkę mnie drży ręka, ale na pewno da się zauważyć, że jest tam następna zabudowa. Nie jestem wprawnym filmowcem, nie umiem dobrze prowadzić kamery, ale z całą pewnością da się dostrzec ruiny dalszej tutaj zabudowy. Proszę. A już przeszliśmy przecież wiele, wiele tutaj tych miejsc zabudowanych. Także można spokojnie przyjąć, że miejsce to było zamieszkałe przez wielotysięczną społeczność Indian Chaco.